Był kiedyś taki film o lotnym tytule Być mi się chce. Powiedziałbym, że to uczucie nie jest mi obce. Z tym, że polega na czymś innym. Pewnie niż innym się może kojarzyć. Różni ludzie wyją. Różnie im się być chce. Mnie się chce być, kiedy chciałbym uczestniczyć w czymś dobrym, w czymś, co uznaję za dobre, w czymś konkretnym. Oczywiście uznaję za dobre wszystko to, co sam wymyślę, ale nie tylko. Bo to, co sam wymyślę, to inni też wymyślają podobne rzeczy i być może przez większą ilość ludzi uznawane za potrzebne albo popierane i też chętnie bym z takiej rzeczy też uczestniczył. Tylko tyle, że od tamtych rzeczy jestem daleko, a blisko jestem tych rzeczy, które ja wymyślę. Tylko tyle, że nic z tych rzeczy, które ja wymyślę, nie mogę zrobić. Więc moje myślenie buksuje. Kręci się w miejscu. Może rozwijać marzenia. Może pisać książki i układać historie, które będąc niezapisane, nie dają się kontynuować, po prostu zamierają. Myśli zamierają, pomysły zamierają. Ta część pomysłów, które mi przychodzą do głowy i które staram się angażować, no to jakoś tam je zapisuję. I tylko w tej mierze posuwają się jej wielkimi kroczkami. Jakby nie dając żadnej nadziei na to, że zostaną kiedykolwiek zakończone. Najwyżej staną się jakimś tam momentem zadumy dla innych. Najczęściej negatywnej, w której dojdą do wniosku, że nic nie ma sensu robić, skoro te rzeczy też się nie kończą. Jeszcze się nie zaczęły, już się skończyły. Cała moja, jakakolwiek moja działalność może tylko prowadzić do smutnych wniosków, bo nic nie ma sensu robić. Co nie jest budującym wnioskiem i sensownym do kogokolwiek. Więc tak naprawdę moje istnienie nie ma sensu, tylko pociesza mnie ta myśl, którą kiedyś ktoś powiedział, że życie żadnego mężczyzny po 30 roku życia nie ma sensu. W związku z tym, że wiem, że to nieprawda. No to moje życie sprowadza się do przyjemności z oddychania, picia wody, spożywania pokarmów i wydalania ich resztek. Przykrością dla innych niestety. Ale istnienie, które jest z przykrością dla innych. Nie przestaje dla mnie być absolutnie nie atrakcyjne. Choćby się ktoś starał nawet o to, żeby moje życie zrobić jak najbardziej nieatrakcyjnym i jak gdyby
odebrać mi tą część samoistnej atrakcyjności życia samego w sobie, po to, żeby innym ułatwić życie, które ja im odbieram swoim istnieniem, czy które im zajmuję. To jednak w żadnej mierze nie powoduje, że mam ochotę kończyć swoje życie. Życie wieczne, ich zdobywanie wiedzy, poznawanie dzieł twórczych, informacje o algorytmach. Żyje się nawet wtedy, kiedy jest to po nic. I jak gdyby nie ma sensu przerywanie życia, które jest. Czyjegokolwiek, również swojego.